Cześć, siemano. Witamy w kolejnym odcinku serii Soul Set. Oczywiście, jak się domyślacie, skoro dawno nie było następnego odcinka, to znaczy, że za bardzo bossy i w tym okresie nie dopisały. No, ale wracam z kolejnym odcinkiem, no bo wiem, że każdy lubi wiedzieć, że nie tylko jemu nic nie leci. No, też tych bossów jakoś specjalnie dużo nie robię w związku z tym, że ostatnio trochę się zajawiłem na punkcie cyferek i staram się jak najszybciej wbijać levele, co wydaje mi się w ostatnim czasie całkiem fajnie tutaj mi wychodzi. No i co więcej, zauważyłem, że w porównaniu ze styczniem, w którym zabiłem masę bossów, bo biliśmy jak leciało wszystko, co się ruszało, i złotych itemów było jak na lekarstwo. O, teraz nadal częstotliwość wypadania złotych itemów jest taka sama, czyli mniej więcej jeden miesięcznie, mimo że tych bossów nie ma bitych za wiele. I też w ostatnim czasie nie zabiłem ich za wiele. Głównie bite były daily bossy. No i efekt tego, co udało się wydobyć w ostatnim czasie, widzicie teraz na ekranie. Nie ma tego jakoś dużo, ale może zacznijmy sobie też od podsumowania tego, gdzie stanęliśmy ostatnio. Ostatni odcinek zakończyliśmy na tym, że udało się kupić Soul Stridersy, czyli Legi. No i zostało mi jakieś 1000 Tibia Coinów. Ten 1000 Tibia Coinów sprzedałem na markecie, jako że cena Tibia Coinów jest teraz bardzo atrakcyjna, jeśli chcemy przeprowadzić transakcję w tą stronę. I zarobiłem na tym 31 kk. Także całkiem fajnie, ja jestem osobiście tą ceną zadowolony. No, oprócz tego, za donaty, które wysłaliście w pieniążkach na cel Soulseta, też zakupiłem Tibia Coiny, no i też sprzedałem je na markecie. Więc samych coinów mamy już ponad 60 kk na kolejny item. No i oprócz tego, jak widzicie, w tym ostatnio wypadł Lion Spellbook, co zaskoczył mnie dym okrutnie, bo najpierw nie sypało z niego prawie totalnie nic, nawet już zielone itemy za bardzo nie leciały, a tu nagle niespodziewanka i Lion Spellbook, więc za jakieś, myślę, 13-14 kk powinno udać się go sprzedać, aczkolwiek jeszcze się zastanawiam, czy po prostu sobie go nie odłożę. No ale powiedzmy, że na ten moment mamy na kolejny item jakieś 75-6 kk, plus oczywiście coś tam udało się odłożyć z huntów, też jakieś pieniążki, ale do tego jeszcze dojdziemy w innej serii. Także w tej chwili naprawdę fajnie stoimy z projektem. Pierwszy item zakupiony, drugi item jesteśmy już dobrze za połową. Powiem wam tutaj w tajemnicy, że już mam ugadaną cenę i na zbrojkę dla druida, tylko jeszcze ją muszę dopiąć transakcję, bo jeszcze mi troszkę pieniążków brakuje, ale pracujemy nad tym, także przez najbliższy czas też będę się starał expić i profitować w międzyczasie jak najbardziej. W tej chwili nawet na huntach dziennie robimy jakieś 1,5 kk profitu na głowę, więc tak czy siak idzie to naprawdę do przodu. Też Rapid Respawn wykorzystałem na profitowanie, a nie na wbijanie bestiarki, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Także na dzień dzisiejszy mamy około 75 kk, tak typowo projektowo, plus jakieś tam na boku zarobione pieniążki, także myślę, że ponad 80 kk na ten moment na poczet Soulseta powinienem mieć odłożone. Także już niedługo wjedzie kolejny item, no i na koniec zostanie nam różdżka, no ale to już są grube pieniążki, więc jak to będzie szło dalej, to musicie
obserwować kolejne filmiki, więc w związku z tym zachęcam oczywiście, jeśli ktoś tego jeszcze nie robi, do subskrypcji kanału. No i oczywiście, jeśli kolejny odcinek wam się podobał, no to łapę w górę, napiszcie też w komentarzach, co byście chcieli w tej serii tak naprawdę zobaczyć, bo na początku wychodziliśmy z bossów, później już troszeczkę tibiakoiny tutaj poszły w ruch, w międzyczasie przestawiłem się bardziej na hunty, więc jeśli chcecie na przykład widzieć jakieś raporty z huntów, ile profitu się udaje zrobić w tej serii, to dajcie znać. Myślę, że dałoby się to jak najbardziej również ogarnąć. No i w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się. Yo.